Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony Sniki, to was bardzo miło i bardzo serdecznie w kolejnym odcinku turniejowym. Pamiętam, że ostatnio banowaliśmy to, więc teraz chyba też musimy zbanować fortecę. Cóż się nam za para trafiła? Przystań versus Necropolis. O, dość bardzo specyficzna para, którą nie lubię. Powiem wam szczerze, bardzo nie lubię. Stawcie opeczę w górę, bo ostatnio coś ich trochę mniej nie podobają się wam te filmiki. No to szkoda, szkoda, szkoda. Bo tutaj naprawdę spory zapas zrobiłem przed moim wyjazdem, żebyście mieli i mogli sobie pooglądać. Widzę bardzo dobra niebieska ścieżka. Bardzo dobra pod nekropolię, bo mamy pierścionek do nekromancji. Mamy 4 ataku, odporność na slow. Mamy też do inicjatywy dla lataczy, co jest bardzo dobre, bo mamy 3 lataczy. Oraz do tego jeszcze trochę siły czarów. No i pierścień inwalidy jeszcze jest, ale to tam nevermind, tak? Mamy magię mroku, książkę to tak mało istotne, bym powiedział szczerze. Odporność na zaklęcia lodu, większe obrażenie od trzewików, od rozkładu i tak dalej, spoko. Wolumen magii przywołania, ta niebieskie tak jest najfajniejsze według mnie. Tak mniej więcej coś czuję. Coś tak mniej więcej to przewiduję. No jest szał, jest wampiryzm, jest i rozkład, bardzo ładny mrok jest, naprawdę cudowny mrok bym nawet powiedział. Sprawdźmy, na kogo gramy najpierw, bo to jest bardzo istotne. Na Ornelia gramy. Ornelia, moi drodzy, jest... Klątwa słodkości drukuje obronę przeciwnika, tak? Czyli jeżeli dajmy na to, będziemy chcieli zagrać żywiołaki, czyli w Peniora. A to może być groźnie, tak? Może być niebezpiecznie, ale wampiryzm... A my mamy bonus inicjatywy na początku, tak? Gotowości, znaczy bojowej. Powiem wam, że chcę się skupić, bo wiem, że jest 2-0 dla mnie, ale warto by było tutaj spróbować to wygrać. On może grać balistę typową. Może grać jakąś bezpieczną balistę. Jest lodowy promień i ściana ognia, tak? Lodowy promień to jest... nie jest takie głupie w razie balisty. Będę was okłamywał, że to wcale nie jest głupie z atakiem. Jakiś taki lodowy promień sobie zrobić. Wiem, że to jest dość popular. Dość sensowne, ale robimy sobie... zimną śmierć. Robimy sobie coś takiego, jakiś ataczek, jakieś ciekawe rzeczy. Nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. Czy ja chcę przywołanie? Jeżeli grałbym tą taktykę, to bym chciał mieć przywołanie. Dobra, na razie na ten moment wywal. Na razie na ten moment wywal. I tak, dostaliśmy magię zniszczenia, tak? Mogliśmy talent zostawić magiczny w sumie. Chociaż nie wiem, czy ja nie chcę zagrać bardziej hybrydowo tutaj. Bardziej hybrydowo. I spróbować, chyba że logistyka. Rzucenie szału na starcie dodatkowo. Mrokiem. Żebym trochę nie przekombinował, bo znowu za tą logistykę i w sumie trochę stracę. Ale aż tak bardzo niekoniecznie to chcę, niekoniecznie to chcę. Nie, no lepszą nekromancę sobie weźmiemy. Raczej na spokojnie. Chyba, moi drodzy, do tego zestawu... Nie wiem, czy ja właśnie mroku, kurczę, jeszcze nie wezmę. Ale zastanowię się jeszcze, dajcie mi trochę chwili. Ja się zastanowię, bo możemy grać bezpiecznie. Tylko wyścig na pewno trzeba, widzę, wiedzy mi sporo dało, znowu logistyka wyszła, zimna śmierć, spoko. That's all I can do for you. Znamie weźmy na ten moment, podstawowy mrok. Talent magiczny, tak? Jeżeli byśmy chcieli być pojedynczymi czarami, no to w sumie dałoby się tak naprawdę być pojedynczymi czarami. Misz bólu, rozkład wraśka. To tak jest pod to, że jak oni będą chodzić, żeby ich obijać, tak? Bardziej pod ten sposób bym poszukiwał, nie? Bardziej pod ten sposób, tylko wtedy my, wiesz, moi drodzy, naprawdę mamy pewien problem. Nie mamy obrony. W tej konfiguracji my nie mamy obrony. Ale czy to się może udać? Kurczę, powiem wam szczerze.
sprawdzę, czy się nagrywa, ale powiem wam szczerze, że mi się wydaje, że jest taka opcja, no. Jeszcze pójdę sobie środek, mogę coś co najwyżej wyrzucić, ale nie za bardzo mam w sumie co. Znamie nekromanty jest w sumie spoko, nie? Perska magia zniszczenia, znamie nekromanty. Tajemny trening, z tajemnego treningu nic nie ma. To jakby bez sensu, to też bez sensu, z tego nic. Dobra, eksperckie magii zniszczenia. Jak będzie, będziemy się zastanawiać, tak? Jest to obrona. Ale wam powiem szczerze tak, na razie. Kończmy sobie to wszystko. Jest też w sumie mistrz ognia. My mieliśmy tam ścianę ognia, tak? Mielibyśmy, ale w sumie będzie wybuchu. Jeszcze nie defa, to bez różnicy dla mnie. Lepsze oświecenie na ten moment mi się wydaje bardziej konkretne. I absolwent wiedza czy nekromancja lepsza, biorąc pod uwagę pasywkę. Moi drodzy, według mnie bardzo rozsądny build. Według mnie bardzo rozsądny build. Wiem, że bez obrony. Idę środek, tak? To w sumie ta kasa mi jest potrzebna też. Nie wiem, czy idę środek w sumie. Bardzo rozsądny, specyficzny build. Bardzo ryzykowny. Akurat tu, w tej walce, pierścień inwalidy będzie bardzo dobrą rzeczą, tak? Będzie bardzo dobrą rzeczą. No nie mam jakiegoś tam destra, ale w razie czego jakiś szał będę mógł mu rzucić, nie? Jakieś takie dziwne rzeczy, które go tam mogą trochę zmieść z powierzchni ziemi. No i mogą go tam trochę pouszkadzać, tak? Powiedzmy sobie szczerze, mogą, nie? Tu jest też wiedza obrony. Jeszcze większa liczba nekromancji, bardzo fajnie. 16 siły czarów, to jest naprawdę w porządku. Jeszcze w sumie grupowy rozkład, tak szczerze powiedziawszy. Ja no idę środek, dobiję sobie, tylko no nie będę miał tych czarów. 12 def, zwiększę sobie trochę def, mimo wszystko, bo nie mamy tej obrony, może jeszcze dostaniemy. Siłę czarów czy wiedzę, no wiedzę, będzie bezpieczniej z tą wiedzą. Najpierw się upewnimy, że mamy odpowiednią liczbę wiedzy i wtedy będziemy się po prostu martwić dalej, tak? Jeszcze tutaj trochę będzie tych rzeczy, stąd umiejętności. Magia przywołania Nodsworth. W tym momencie, bez przesady. A tak, bez sensu. Dużo many mamy. Teraz ta, to w sumie mana była głupią decyzją. Jak sobie myślę, machiny wojenne, no... Powiem wam, że średnio z machinami wojennymi chcemy grać. Jest, moi drodzy, obrona. W zupełności bierzemy. Nawet na podstawie obrona to jest... Bardzo dobra opcja i mogę nawet talent magiczny zmniejszyć, ale w sumie nie, ten bym zostawił. Też bym w sumie zostawił, bo chcę trochę bić w razie czego z tych zaklęć. Wiem, że to jest 16 tylko sił czarów. Ale jest jak jest, nie? Chyba, że nekromancy sobie raz biję, ale wtedy będę... Nie, bo wtedy jakby chcę mieć tą pasywkę mocną, tak? No nie, no obrana tylko tak na podstawie, żeby była po prostu. Lepiej mieć więcej obrony i na spokojnie przetrwać, niż mieć za dużo siły czarów. I się potem z tym męczyć, tak? W szczególności, że mamy talent magiczny. Jest 16, to nie jest dużo. No nie mamy tutaj. Co 53 to sporo przecież, nie? Sporo. Dobra. Kurczę, myślę nad tą nekromancją, a to mi fajnie da większą liczbę jednostek, to mi pozwoli bardziej przetrwać, tak? COVID jest, więc jest super. Do odchodzenia też będzie miał. Zostawmy, tak nie kombinujmy za bardzo, bo przesadzimy i będzie źle. Wtedy będzie źle i będziemy płakać, będziemy krzyczeć, będziemy narzekać, tak? A nie ma co narzekać. No nie ma tutaj zajebistych magiczarów i tak dalej. No nie ma, powiedzmy sobie szczerze, bo nie ma. Ale będzie dużo tych jednostek trochę. Tutaj przeciwko strzelcom, wiadomo, tutaj raczej...
bezpieczny. Tutaj raczej, no, wiadomo, że z wskrzeszeniem, co nie? Tutaj ściągając jakieś tam rzeczy. Tutaj z ogólnym minus moralem. Tutaj duszki te i tutaj. Aura osłabienia będzie mnie wchodził, będzie we mnie wchodził, ale no to będzie, no to wtedy się ustawimy w taki sposób, tak? Tyle kasy zostało, nic tutaj więcej nie zrobimy. Zobaczymy, ile będziemy w stanie z tej nekromancji dostać. Nawet powinno być sporo, nie? Nie wiem, zobaczymy jakby. No dziwny ten build trochę jest, tak? Powiedzmy sobie szczerze, ten jest jakoś szalony build, piękny build i tak dalej. Ale jestem szał. Grałem tak specyficznie, bym szczerze wam powiedział, bardzo specyficznie. Ale dużo jest defa 16, defa to jest naprawdę fajny ten buildik, jest taki spokojny. I właśnie bardziej defensywny, wyrachowany, o tak bym to powiedział. Wiadomo, że tego trzeba wziąć, bo on będzie mi chciał tego brać. Tutaj wiadomo, gościa ze wskrzeszeniem. Bardzo fajnie i mimo wszystko może być światło, tak? Będzie światło, będzie mnie męczył. Nawet ten, ale duchy mają tą odporność na te bicie, tak? To duchy lepiej, bo mogą zawsze minąć obrażenia i mogą większe problemy po prostu przeciwnikowi sprawić, tak? W taki sposób. Zobaczymy. Jestem ready. Ready for battle, my friend. I am ready for battle. I am ready to win. Zobaczymy, czy wygram. Potem ja gram przystanią, więc no niezbyt wesoło. Ale zobaczymy. Ale zobaczymy. No jest też ten rozkład, co nie? Jest też w sumie ready obrony. No jest. No jest, no nie bądźmy. No mamy pierścień inwalidy, tak? Mamy. Ale on jest. No i tak będę stał z tyłu, tak? Tak będę stał z tyłu, więc inwalida mi nie groźny, o, w taki sposób. Licz na pewno musi trochę powskrzeszać, musi przedłużać grę. Mamy trochę tych jednostek. Jakby wiecie, mogę w sumie trochę inaczej zagrać, tak zobaczmy jak on ma. Strzelec defensywny, tak, leczący się, latający do góry. Jest ten, jak będzie stał z tyłu. Leczywać, dobra. No i jest... Według mnie jest w porządku, tak? Według mnie jest ok. Prawdopodobnie jest ta balista. Tak, coś czułem. Jest też namiot, no ale to będzie tur 9, 5, 6, 1. Bardzo przeciętne statystyki. Wiadomo, od ciebie do tyłu, żeby tutaj chronić was wszystkich. No i dobra. Może bardziej właśnie w sumie tych dam z tej strony, tak? Bo mimo wszystko... Nie wiem, czy ich tak... Ja bym się tam, wiecie, nie śpieszy do niego, nie? Jakby jak chcę z tyłu sobie stać i sobie na spokojnie siedzieć. Dobra. Co ma być, to będzie. O, z niebo znajdę wszędzie, jest ekspercki atak. Jest raczej łucznictwo, z tego co widzę. No jest dużo inicjatywy. Pewne pikowanie, rozsądnie. Bardzo rozsądnie. Musimy osłabiać skrzeszacza, czyli archa strzelać po prostu. Archa strzelać, archa osłabiać. To jest taki clue wszystkiego tutaj. Chóry nie ma, dobra. Okej, strzelać, ciekawe czy na pewną strzałę, tak? To jest w sumie dość istotne. Mogłem się duchem tam ruszyć. Globalista jest przed moim herkiem, tak? No jest.
140, 320, 451. Tak, czyli on strzeli, nie? Czyli mogą się tym duchem w sumie ruszyć. Nieumarłych na spokojnie. No tego nie ma co strzelać, tak? Tego sobec, no on też za nim się ruszy. A on się rusza przed nim, tak? Ten też się będzie ruszał. Tego to raczej sprzątnę. No spokojnie. Spokojnie jak na wojnie. Nie ma dużo statystyk. Ta balista też jego nie będzie jakoś popieprzonych liczb nie bić. Nie będzie. Wiadomo, się będzie leczył i tak dalej. Dlatego trochę obiłem, tak? O Jezu, ale szybki tryb walki zostawiono, animacja strasznie szybko, no ale dobrze w sumie. On mnie tu raczej dużo nie bije, tak? Raczej mnie dużo nie bije. Nie wiem, czym tak jest szybkie, ty. No i dobra, zepsutą ziemię mi zużył, bardzo fajnie. Bardzo mnie to cieszy. Mam nadzieję, że nie masz odporności. Zdolność łaska. Co to tak szybko klikasz? Co to tak szybko klikasz? Ile ta balista mi zadała obrażeń? Nie wiem, czemu niż miszę bije, ale... Ale jakby ująć... No szał nie. Szał nie raczej na spokojnie. Czy ja chcę go bić, tak? Czy ja chcę go bić? Uważam, że można go dopaść. Dobra rolka weszła. Słuchajcie, tutaj też fajnie zostawił, bo mi podbiegł pod moje wszystkie jednostki, więc ja to po prostu wykorzystam. Po prostu użyję, nie? No i bardzo fajnie. Podostawał bardzo dużo obrażeń. Pudło weszło, to spoko. Pięknie. Okej. To mi podszedł, a już mu sprzątłem dwie jednostki, tak? Czyli balistę. Balisty mu sprzątłem i sprzątłem mu gryfa, którego wskrzesił. Bardzo dobrze, że zużył w sumie na gryfa, nie? Jakby... Bo przynajmniej syn nie może jeźdźcem teraz we mnie tam wjechać, tak? A ja mam bardzo dużo tych jednostek, więc ja sobie mogę na spokojnie tutaj manewrować. Ja sobie mogę tutaj na spokojnie manewrować. On mnie jakoś nie będzie bolał, no bo już mu ściągliśmy balistę. Ściągliśmy już balistę. Możemy mu zbić moral i szczęście, tak? To zmoralowałeś niezbyt przyjemnie. Ale teraz tak, zdobijemy sobie ciebie, a ty mnie strzelisz, to nawet strzeli nie za dużo. Będzie spoko, ty jeszcze sobie możesz skrzesić, ty się tutaj na nim skrzesisz. Raczej na spokojnie, ty go osłabiasz z aury osłabienia, tak? Pięknie. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze to weszło. Gryf jest bardzo zmęczony. Gryf jest bardzo zmęczony życiem. My na ten moment na razie na spokojnie... Gramy sobie, mówią... For time, tak? Jakby mógłbym użyć rozkładu, tak? Mógłbym na nich użyć rozkładu, ale na razie bym po prostu chciał dobić namiot. By nie leczył. Bo to będzie niezbyt fajne. Mogę ciebie ściągnąć. No i to jest w sumie chyba najlepsza decyzja w tym momencie. Fajnie. Jep. Bez paniki, tak? Bo tu powiem wam, że on może co najwyżej sobie, nie no, tym strzeli, to nie tak dużo. Raczej nie będzie miał czym zabić mi 116 tych, no chyba, że podjedzie, tak? Dobra, tych mi strzelił. No nawet ładnie mnie pstryknął, nie zaprzeczę. Choć mocno mnie walnął. Tutaj tylko, tutaj szarżą bym mógł, tak? No ale on zaraz rozkłady dostaną wszyscy po prostu. Ty tam schowasz.
i trać się możesz. Okej, bo ty jesteś moją jednostką tutaj kluczową. Więc idź się schowaj. No i dobra. Fajnie. Znaczy ja ciebie bić nie będę, bo to bez sensu. To bez sensu jest, żebym ja cię bił. Mamy. Na ten moment jakby ty dojeżdżasz wszędzie, tak? Ty nie dojeżdżasz do siebie, jego chcę jakby zbijać, nie? Bo on się często rusza. A ja mu nikt jakby nie ściągnie tego rozkładu, tak? Mhm. Jakby jemu nikt nie ściągnie tego rozkładu. Nawet to, że on ma taką dużą inicjatywę, jest mi bardzo na korzyść, nie? Jest mi naprawdę bardzo na korzyść. Nawet jeżeli on się tutaj wskrzesił, to jestem bardzo wycofany, defensywnie zagrany. Bardzo piękny building jest z mojej strony. No tego nie będę zbijał jakoś tam, wiecie, specjalnie inaczej, tylko mu łaskę ściągniemy, łaskę Bożą. Od Boga, który był, który jest i który przychodzi. Oczyścił. No niekoniecznie. To tak łatwo nie wchodzi, tak? Okej. Okay. No dobra, może mi zostawić strzelca. Ale strzelec na spokojnie. Cię sam wskrzesi, tak? Strzelec się sam wskrzesi tutaj. Dobra. Żeby wywrzeć po prostu presję, tak? Żeby wywrzeć taką presję życiową na nim. Żeby go to po prostu bolało. Strzelec zombiaka, ty wskrzesiłeś ciebie. Okej. No, chyba teraz rozkład tam zagram z tyłu. Na dwie jednostki. Niech tam ma, niech go po prostu to męczy, nie? Bo to nie jest jakoś, wiecie, potężny rozkład i tak dalej, ale on naprawdę dobrze działa, tak? On naprawdę bardzo dobrze działa. Bardzo dobrze działa. Ładnie, się wskrzesiliśmy. Rozkładzik ładnie bije. Archanioł już się nie wskrzesi. Ale widzicie, wystarczyło. No, no ale to nie przebije się, to jakby na spokojnie tutaj jest, tak? A raczej na spokojnie. Mhm. No ładnie też wciągam z hita, nie? Zostawię sobie wampa, żeby mi nie bił. Zombiak stoi. Moralse. Dobra, ostatni rozkład. I potem po prostu czyścimy promieniem lodowym, tak? Jego frontline niszczymy. Nie ma szans nie po prostu tutaj wymordować. On, nie wiem, ma słabe staty strasznie, tak? Zagrał przewidywalnie tą typową balistę, według mnie. Ja tutaj idealnie go skontrowałem. Idealnie, no bądźmy szczerzy. Idealnie akurat się udało skontrować balistę. Do tego jeszcze ściana ognia tutaj była, do tego jeszcze fajny rozkład, fajny szał. Gdzie wampiryzm, więc naprawdę miałem balistę pod kontrolą. Chyba, że miałby naprawdę popieprzone staty, tak? Jest takie chore więcej. Nie wiem, czy on coś pisze, czy on coś żyje, czy... Czy się nad czym zastanawia, ale... Ale zobaczymy. Najważniejsze to spokój. Już mam jeden mecz wygrany, tak? Jest 3-0. Bo tu się nic innego wydarzyć nie może. Po prostu nie ma takiej opcji. I jeszcze zostanie ostatni mecz z Rosem. Więc zobaczymy, tak? Zobaczymy, co będzie dalej. W jaki sposób to się ułoży kolejny mecz, który zobaczycie kolejnym razem. Oraz jeszcze no, z dwóch przeciwników musicie zobaczyć, jak to mi idzie. Już jednego wiem, jak mniej więcej mi idzie, ale wam nie zdradzę, póki nie będziecie oglądać. Więc zobaczycie. Zobaczycie przez ten okres czasu te wszystkie filmiki, jak będę po prostu w Niemczech. I ten...
Jak będziecie mniej więcej będę w Niemczech, to sobie mniej więcej zobaczycie. Jeżeli przeciwnik będzie na siłę, myślałem, że na siłę będzie chciał przedłużać. Bałem się trochę tego, ale widzę, jest w porządku. Okej. Nie no. Ta nekromancja dużo też dała tych jednostek. Powiedzmy sobie szczerze, bardzo dużo tego. Tak. Tak, nekścik, oczywiście, że tak. Dobra, wygraliśmy. Prawie bez żadnych strat. Było miło i przyjemnie. Dzięki wam za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w kolejnym odcinku na Roza i oraz innych przeciwników. Pa, pa, ha.